Zwiedzaj Polskę szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Ale ryby! Ogromne ryby, okoń, szczupak i sum strzegą placu zabaw w Starych Załubicach w gminie Radzyń. Podobne makiety ryb 3D już w naturalnych rozmiarach są atrakcją parku rekreacyjnego w pobliskim Kuligowie w gminie Dąbrówka. Te dwa miejsca są efektem projektu zrealizowanego przez powiat wołomiński. Mówi Wiktor Oleśkiewicz, radny gminy Dąbrówka. I tu należą się duże podziękowania dla zarządu powiatu i dla lokalnej grupy działania, że takie place w ogóle powstają, bo służą mieszkańcom. Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z programu operacyjnego Rybactwo i Morze, parki wzbogaciły się m.in. o urządzenia siłowni zewnętrznej, stojaki na rowery wraz ze stacjami do naprawy rowerów, ławki i makiety ryb 3D z opisami. Nie dość, że dzieci się bawią, to jeszcze w dodatku uczą się, mogą sobie poczytać o rybach, bo kiedyś tu w Kuligowie, no to ludzie przede wszystkim żyli z tej rzeki. Miejscowości korzystają z atrakcyjnej lokalizacji. Kuligowo leży nad Bugiem, a Stare Załubice dzieli zaledwie kilka kilometrów od Zalewu Zegrzyńskiego. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze.